Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. W poprzednim odcinku zbudowałem sobie tutaj taką strefę koncertową. No i zostało jeszcze troszeczkę miejsca, także chciałbym jakoś to wypełnić, a jak zostanie czasu, to mam nadzieję, że uda się tą linię metra poprowadzić gdzieś tam na dół, na dół, na dół, w stronę tamtego miasta, które budowałem na początku tej serii. W ogóle taka, taka, taka jedna rzecz, bo, bo widzę czasem w komentarzach, że Wy tam piszecie. Zacznij już nową serię, ta jest nudna. No ale dobrze, wyobraźcie sobie, że ja bym zbudował strefę koncertową w nowej serii. Przecież ona by pewnie podobnie wyglądała, więc co, co za różnica? No nie wiem. To, że tutaj jest miasto, które ja budowałem rok temu, to ono. Co ono zmienia? Naprawdę, co ono zmienia w tych odcinkach, w których ja robię, nie wiem, stare miasto tutaj, albo jakiś taki teren naukowy, o tu jest to, centrum nauki, jakaś ta kosmiczna winda. No, co za różnica, czy to jest sezon trzeci, czy tam piąty? Bez znaczenia, ale dobrze, to i tak pewnie te osoby nie oglądają, bo. Bo, bo sezon jest już nudny, powinienem zacząć nowy. No cóż, co ja poradzę? Dobra, zaczynajmy tam budować, zostawcie jakąś łapeczkę, jeśli Wam się podoba. No i co? Jak ja bym to zrobił? Bo tu fajnie byłoby jednak mimo wszystko mieć troszeczkę mieszkań, co nie? wyprowadziłbym na przykład tą drogę może gdzieś tak o, mniej więcej z tego miejsca i to by była chyba jedna droga, która tu będzie wychodziła. Nie chciałbym już mieć więcej skrzyżowań pod, tym, pod tą strefą koncertową. Z tą drogą, czy ja chcę przejeżdżać pod tą kolejką w tym miejscu? To znaczy w tym miejscu nie, ale gdzieś, gdzieś i tak można by. Myślę, że gdzieś z główną drogą można by zrobić skrzyżowanie. Tu gdzieś może być, tylko że przesuńmy sobie troszeczkę ten słup. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, jakby ta droga. Jeszcze kawałeczek dalej. Pewnie, ładnie, ładnie. Teraz tutaj ta kolejka idzie tak krzywo, i pytanie: czy ja będę tymi drogami też szedł tak krzywo? Raczej nie, no trudno, będzie po prostu taka troszkę mniejsza strefa. Tą drogę też bym wyburzył. Dobrze, dobrze. I czy gdzieś tu jeszcze pod tym będę przejeżdżał? Raczej nie, raczej nie. To jeszcze bym ewentualnie kawałeczek dalej poprowadził, ale też już bez przesady. Teraz uwaga, uwaga, co robimy? Może zanim jakieś strefy, to zróbmy sobie jakieś rury. Raz, dwa i trzy. Postawmy strefę mieszkalną, tylko właśnie czy ja tu mam w ogóle coś zaznaczone? Moglibyśmy sobie zaznaczyć tutaj jakąś strefę, weźmy to wszystko, wszystko, wszystko w tych okolicach. I ja bym tu ustawił, to są te budynki ekologiczne, samowystarczalne. Okej, okay, myślę, że fajnie tutaj też, jak nam się takie budynki wybudują. Na pewno tą całą strefę robimy na zielono. Tutaj też na zielono. Troszkę będą mieli głośno, ale wiecie co, coś za coś. Będzie hałas z, koncer z koncertów, ale z drugiej strony nie muszą kupować biletów, bo sobie na balkonie po prostu będą siedzieć i oglądać koncerty tam co tydzień, czy co ile one się tam będą odbywały. Także tu robimy mieszkania, no troszeczkę metro może wam hałasować, także żeby chociaż troszkę się od tego wyciszyć, postawimy sobie taką strefę biurową tu, jakieś na przykład sklepiki, no właśnie, takie to też troszkę słabe, oddzielanie się od hałasu hałasem, troszkę mniejszym, może jednak, małe sklepiki aż tak dużo nie hałasują. Tu robimy dalej. Tu, gdzie się jeszcze zmieści, chciałbym mieć te biura. No a dalej, to już chyba nic innego się nie zmieści. Jak tylko jeszcze jakiś handel. Yy, przy tej drodze, no teoretycznie tu by jeszcze mogli mieszkać, ale to też już byłoby takie na siłę wciskanie. Nie, nie, nie. Yy, zostawmy to sobie. I ja bym jeszcze na przykład yy, troszeczkę to poprawił. Stąd dotąd. Yy, tam, 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 gdzieś weźcie mi to, wygładźcie troszeczkę jeszcze lepiej. Okej, okay, no bo tu już raczej żadnych budynków takich nie będzie. Weźmy sobie narzędzie do wygładzania. Tu mi się te wszystkie tutoriale pokazują, pewnie, przez to, że nagrywałem odcinek z tego, z Pogromcy Korków. Wczytywałem inne miasto, trzeba było z innymi modami i tak dalej. W ogóle, jak nie oglądaliście, to, to zobaczcie sobie, jak tam wygląda ta seria z Pogromcy Korków, gdzie biorę miasto widzów, miasto widza jakiegoś i, i po prostu staram się rozkorkować. czy, czy wychodzi? No, zobaczcie sami. Dobrze, wystarczy tego. Tutaj troszeczkę tych sklepów i zrobimy sobie jeszcze na przykład jakieś przejście. Jakąś taką betonową ścieżkę stąd dotąd. I tu na przykład przejście dla, dla pieszych. OK. Przesuniemy sobie to kawałeczek. No, żeby tam się dało gdzieś na tą drugą stronę przejść. Pięknie. Dalej, ścieżki przydałyby mi się gdzieś też. Tutaj, stąd dotąd, okej, okay, możemy się prosto do tej stacji podłączyć, tylko że ja bym tą ścieżkę chciał jednak, o, mieć tutaj troszeczkę dalej. Gdzieś tak do tej drogi i w tą stronę myślę, że podobnie. Zrobiłbym sobie taką ścieżkę gdzieś pod tymi torami, no ten słup mi tu troszkę przeszkadza, ale to słup zawsze można gdzieś tam jeszcze, jeszcze dalej przesunąć. Okej, okay, powiedzmy, że tu. Tam taki teraz spory kawałek będzie, dadzą radę, dadzą radę. Jakoś to się tam utrzyma. Ścieżkę można by jeszcze gdzieś na przykład za tymi sklepami, co? Stąd i gdzieś tam. Nawet może być taka lekko krzywa. Ta może być troszkę krzywa? Pewnie, to są tylko ścieżki dla pieszych. Tutaj nie trzeba, nie trzeba aż tak bardzo na to zwracać uwagi. W tym miejscu, pod tą kolejką, to ja bym zrobił bardzo podobną rzecz jak po tamtej stronie, za tą stacją, czyli właśnie takie krzaczki. W tym miejscu myślę, że też one fajnie by wyglądały. Zróbmy sobie coś tutaj takiego, coś takiego. Dalej gdzieś tak pod tym. Okej. Okay. No i właśnie, będzie nowa seria, to też przecież będzie kolejka jednoszynowa, też będą jakieś, jakieś ozdabianie. Także no, nowa seria, stara seria. Co za różnica? No, chyba, że ktoś komuś serio, no, że a, nie oglądałem od początku, i teraz tak, no, ale w sumie, tak jak mówiłem wcześniej, to, to, co się działo na początku, ma bardzo mały wpływ na to, co się teraz tutaj dzieje. No, to, że zaraz będziemy to metro tam łączyć, no ale to przecież widać, będzie widać, jak to, jak to miasto tamto wygląda. No dobra, już, 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 mniejsza z tym. Ja jeszcze sobie podostawiam troszeczkę tych kropeczek, gdzieś tak w tym miejscu. Tu nie wiem, czy się coś wybuduje, a na razie, póki się nie wybuduje, to myślę, że można właśnie jakieś takie krzaczki włożyć. Tędy, 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 gdzieś tak dotąd, tak mi się wydaje. Dalej, chyba już bez takich krzaczków. Jeszcze jedna może rzecz, bo tego nie, nie dokończyłem ostatnio. Tu jest jeszcze takie puste miejsce. Aha, tylko że tu już jest coś, na czym się nie chcą za bardzo stawiać. Także z anarchią. Proszę bardzo, ok. Za tymi takimi punktami z jedzeniem. No dobrze, ładnie to wygląda, tylko teraz trzeba by jeszcze wypełnić ten pusty, tą pustą przestrzeń. I ja bym ją zapełnił trawami, ale trawami tymi ładnymi, tak? Nie tymi takimi dzikimi, żeby to jednak były takie zadbane tereny w okolicach tego nazwijmy to punktu przesiadkowego, czy tam po prostu przy tej stacji metra. Okej. Okay. Takie coś, dajcie mi jeszcze, może jakieś pojedyncze, co? Pojedyncze trawki, tak, tak, tak. Tutaj coś, tutaj coś. No dobrze, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o ten pusty teren tu, to on mi się nie podoba. Nie lubię tak zostawiać. To znaczy, teoretycznie, no mogłoby to być takie puste, ale jednak zawsze wolę, że jak jest już coś takiego pustego, to wstawić tam jakiś las, jakieś drzewa, żeby to takie. O. Nie wyglądało na niedokończone o, w, te, w ten sposób. Tu bym troszeczkę to przerzedził. No i chyba będzie, chyba będzie. Gdzieś tu to drzewo nie wychodzi? Nie wychodzi. Świetnie. Tu jakieś pojedyncze drzewka możemy jeszcze na przykład podostawiać tu coś, tu jakieś takie jedno, takie jeszcze powiedzmy, że tutaj zostały po budowie tego, tej linii. Był las, puścili przez las, więc tu też coś raczej powinno być. To zostawiam puste, no dobra, to już niech zostanie tak jak ostatnio mówiłem. I co jeszcze by tutaj można ważnego zrobić, o czym w, w sumie wcześniej nie pomyślałem to autostrada z ekranami bo tutaj teraz są mieszkańcy w ogóle jest też koncert no właśnie koncerty będą więc żeby bawiąc się na koncercie nie trzeba było słuchać szumu z autostrady myślę że to też przyjemniej troszkę będzie tak 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 to sobie całe wyekranujemy i myślę że w tym miejscu do następnego mostu też można właśnie to tak jakoś sobie wyekranować, stąd jedziemy dalej, dalej dalej. Gdzie jeszcze? Tu jakieś ekrany? Pewnie, tu jakieś no, osiedle jest z boku, więc możemy to zrobić. Tutaj, u, jak ja pozapominałem o tych rzeczach, przecież to, to jest ważne, to jest, to jest ważne, w prawdziwym mieście by to było. Nawet jeśli to tutaj powiedzmy w grze za bardzo nie pomaga, to jednak staram się też budować no tak, jakby to w rzeczywistości mogło wyglądać, chociaż trochę się staram. No właśnie, a w rzeczywistości raczej drzewa nie rosną w rzece, chyba że widzieliście takie, możecie podesłać zdjęcia na Discordzie. Zapraszam przy okazji na nasz serwer. Discord link jest w opisie. Tak, i teraz jeszcze skopiowałem troszkę tych. Tu coś, raz, dwa. Ok, także możemy chyba uznać, że ten fragmencik jest gotowy. I teraz e, zrobmy coś, na co pewnie już część z was e, czeka. Czyli w końcu przeprowadźmy sobie te tory metra. Tam na dół. U, to będzie się działo. Tak, to się będzie działo. Weźmy coś takiego. I to by szło na wiadukcie, ale jeszcze chyba kawałeczek prosto, co nie? Kawałek prosto podjedziemy, czy już będziemy skręcać. Nie wiem, czy ja wam to kiedyś pokazywałem. Możliwe, że w pierwszym odcinku, jak zajmowałem się w ogóle tym metrem, coś tutaj tak planowałem. Ale ogólnie, zjeżdżamy jakoś po tej górze. Myślę, że jak najbliżej tej góry, jak się tylko da. Przejeżdżamy nad tą wioską, przejeżdżamy nad autostradą i chciałbym, żeby tutaj. Za tym ogrodzeniem, zamiast tej wieży ciśnień też, szło, szła ta linia metra, więc może właśnie zacznijmy stąd gdzieś. Zacznijmy gdzieś stąd, tak chyba będzie najprościej. Postawię sobie to w ten sposób. Tą wieżę ciśnień będzie trzeba przestawić kawałeczek dalej, podłączmy ją sobie do sieci. Z tymi torami pojedziemy sobie dalej, dalej, dalej. Tu się teraz oczywiście wszystko poburzy, ale to sobie nadrobimy. I chciałbym w takim razie, żeby tu gdzieś żeby w tym miasteczku tuż przy granicy z tym moim pierwszym miastem była jeszcze jakaś stacja. Nie mam może przygotowanej jakiejś fajnej, ale tuż tu by mogło być coś podziemnego. Zatopiona stacja metra z wyspą. Pokażcie mi jakby to wyglądało. Jak to się w ogóle daje? Aha, to się daje w ten sposób na drodze. Pokażcie mi to. No, 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 ładnie, bo tutaj to tego wam też... No, może tam kiedyś mówiłem, tu już bym chciał, żeby to weszło pod ziemię i się połączy z linią metra, która już tam istnieje. E, coś takiego fajne będzie jako wjazd. Może być, może być. No, chyba tak. E, chyba tak. Zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, czyli, czyli... A jeszcze takie są. to jest jakaś większa. Co to jest? E, z podwójną wyspą. Dobra, aż takich chyba... Dziwnych rzeczy nie potrzebuje mnie, tutaj najmniejsze takie jakie jest. Wróćmy w takim razie do tej kategorii metra. Połączmy sobie to z tym, zaraz zobaczymy, jak to tam się połączy. Będziemy oczywiście jeszcze kombinować to z tym. To by musiało mniej więcej tak wyglądać. No, no raczej, raczej. Tutaj ten punkcik, czy on jest raczej na powierzchni? Wyjdźmy sobie, wyjdźmy sobie, co jest. Wyjdźmy sobie. Może tym trzeba najpierw wyjść na powierzchnię. Ok, i teraz mówi tam. I ten punkcik. W takim razie ja bym chciał mieć troszeczkę głębiej, 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 głębiej. No, gdzieś. Coś takiego. Mhm. Coś takiego. Tylko, że teraz to wygląda tak. No, niezbyt. Niezbyt przyjemnie. A nie dałoby się tak leciutko może wyżej. Albo coś będziemy próbować jeszcze gładzić. Tak. Dobra, 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 zaraz to może lepiej będzie. Jakbym na przykład jeszcze to zrobił, żeby było na ziemi, tak? To, żeby było na ziemi i to tak naprawdę wejdzie dopiero na wiadukt gdzieś przed tym przejazdem. O, tutaj, na tej wysokości, żeby to było, co nie? I stąd zrobilibyśmy sobie wyrównanie gdzieś tak, podjazd do tunelu. Tak, 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 tak. tak. I tu wjeżdżamy na wiadukt. Tak się jeszcze zastanawiam. Hmm. To mi się troszeczkę nie podoba, a gdyby całe zrobić na przykład na wiadukcie, jakby to wyglądało. Wyjdźmy z tego moda. Raz, dwa. Może lepiej. I żeby właśnie, żeby prosto z wiaduktu do tunelu. I czy teraz jeszcze coś tu trzeba będzie wyrównać? Stąd dotąd. Enter. Chyba, chyba to już jest. Tak, to już jest niby równo, tak? Dobrze, to ogrodzenie teraz wygląda po prostu paskudnie. Także od razu sobie je wybuszmy, chociaż gdzieś tak dotąd. Tu będzie trzeba jeszcze chyba leciutko powalczyć z tym terenem, ale nie wiem, czy ja dużo zrobię. Dużo chyba nie zrobię, ale nie wiem, czy, czy wy już widzicie, co ja mógłbym tutaj zrobić, bo, bo mam pomysł. na Nabrzeże. Na nabrzeże. na Tak, w takich miejscach przecież można dawać na i wtedy tego nie widać. I to na robimy tak gdzieś do tego miejsca. Raz, nie tak? Dwa i trzy. To wszystko chciałbym, żeby było równe. Do wysokości obiektu dajmy sobie tego pierwszego. I teraz z całością zjeżdżamy gdzieś tak. Na tą głębokość całe sobie też może przesunę, żeby tak bardzo na drogę nie wchodziło, i jeszcze będzie trzeba troszeczkę odwrócić. I to by szło. O, gdzieś tak do tego miejsca. Będzie? No, 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 chyba dobrze. Chyba jest dobrze. Przy tych świnkach, czy co tu jest? Hmm. A gdyby tak świnki przesunąć, bo nabrzeża w sumie przy świnkach to ja już bym tak nie potrzebował bardzo. Nabrzeże przy drodze, rozumiem, ale świnki raczej nabrzeża nie potrzebują. Świnki sobie przesuńmy. Tak, 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 tak. I czy teraz tu by się to dało jeszcze? Hmm, te świnki wtedy będą musiały żyć na krzywym terenie, ale czy to, czy to bardzo źle? Może nie. Tutaj by trzeba chyba wy, wyrównać w ogóle, o, w ten sposób, a te świnki by tu sobie zjeżdżały, czy tam owieczki, czy cokolwiek tam innego jest. Mogą być, przecież, normalna farma. Nie musi to być idealnie proste. No, 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 ładnie, ładnie, ładnie. Tu idzie do góry, tutaj już więcej na raczej nie potrzebujemy. No i pięknie, pięknie. Yy, możemy jeszcze przedłużyć kawałek ogrodzenia, żeby mi tam ludzie nie wchodzili. Chociaż właśnie, są tu jakieś barierki niby, co nie? Są barierki, ale nie chciałbym, żeby ludzie mi na to nabrzeże wchodzili a potem skakali na tory. Yy, no, no może nikt tak nie będzie robił, ale ale na wszelki wypadek. Yy, co to jest? Nie takim, nie takim. Co ja nie, nie patrzyłem, jakim mam robić? Takie ogrodzenie, tak? Nie, czy to też nie jest takie? To no chyba też nie jest takie. Rezerwat przyrody? Nie. To nie jest to. To. Ok, ogrodzenie farmy. Takie ogrodzenie. Yy, zróbmy to sobie gdzieś tak dotąd, a resztę to ja już mówiłem, przesunę. Yy, dajmy to troszeczkę wyżej. Pójdzie wyżej? Da się to w ogóle podnieść? Coś. Coś nie za bardzo, chyba że to musi być dotąd po prostu. No, tak. To musi być dotąd. Yy, no właśnie. Z tego nabrzeża będzie łatwo wpaść na tory, co mi się troszkę nie podoba, ale właśnie. Yy, ogrodzenie. W takim razie prowadzimy tędy, 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 tędy. Zbyt duża wysokość. Yy, to miejsce jest już zajęte, ale chwila, przecież ja mam anarchię. Zbyt duża wysokość. Przepraszam bardzo, o co Wam chodzi? Dobrze, nie, to nie. Od czego ja mam? Mówi ta. Ja czasem zapominam, potem widzę w komentarzach, jak mi piszecie, albo na live nawet yy, na czacie, to można mówić tak? No przecież można. Yy, oczywiście, tutaj jeszcze to by trzeba chyba kawałeczek przesunąć. I co będzie dobrze? No, troszkę się tak zagłębia, ale to już bym zostawił. Yy, to już niech sobie tak będzie, bo ja się za bardzo skupiam na takich drobiazgach. Czas odcinka leci. A trzeba by zrobić coś sensownego, a niekoniecznie jakieś takie nikomu niepotrzebne rzeczy. No i chyba tyle, plus to ogrodzenie, gdzie ja jestem? Aha, bo coś przylagowało. To ogrodzenie można by jeszcze poprowadzić na przykład dalej tędy i coś, czego wcześniej nie było, czyli ogrodzić jeszcze się od tej strefy mieszkalnej. Czy tutaj nie ma ogrodzenia? U, to ja nie wiem, czemu tu nie ma ogrodzenia, czy my je straciliśmy kiedyś? Czy, czy nigdy go tutaj nie było. Nieważne. Teraz już będzie, to sobie poprowadzimy tak. No i mamy to ładnie ogrodzone. Dobrze. W takim razie możemy sobie teraz próbować łączyć jedno z drugim. To też będzie pewnym wyzwaniem. Stąd gdzieś Stąd, gdzieś tak, żeby też jak najmniej tego miasteczka zniszczyć, chyba że ja z góry zjadę. Cóż, to za lagi są. Aha, świetnie. No, 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 że, żebym nie musiał, żebym nie musiał od nowa tego budować. Coś, coś jakiś problem, widzę. Okej, okay, mamy to, mamy to. Nic się, nic się na szczęście nie stało. Yy, dobrze, próbujmy w takim razie tutaj jakoś, co? Zjechalibyśmy sobie tędy. Na razie bym to robił. Wyżej jakoś, a później i tak to będę wygładzał. Przejedziemy sobie teraz gdzieś tak nad tym. Przejedziemy nad tym. Później, no właśnie, tak, żeby ludziom nad domami nie jeździć, i to z tym bym połączył. Będzie? Nie patrzcie na wysokości na razie. Nie patrzcie na wysokości. E, zamknijcie oczy. E, chyba może być. Wiatrak sobie przesuniemy kawałeczek. No, i teraz z tym modem do ładnego łączenia poprosiłbym to. Z tym? To z tym. No, chyba będzie. Chyba będzie. Dobrze, teraz jeśli chodzi o wysokości, bo to jest tak naprawdę bardzo ważna rzecz. Żeby to na dobrych wysokościach wszystko było, jeszcze tu idą przewody. Także świetnie. Ja bym spróbował, żeby od tego miejsca, w tych okolicach. Wszystko było na jednej wysokości, zaraz ewentualnie będziemy jeszcze to zmieniać. Do wysokości obiektu tego, także jak tu już wjeżdżamy nad tą drogę, to nie jest za nisko, tak w ogóle. Tu ciężarówki jeżdżą. Nie, myślę, że na styk. Yy, na styk. Yy, I teraz, czy stąd, tam na samą górę, udałoby się to po prostu w jednym kawałku wygładzić. Jestem ciekawy. Stąd, gdzieś tak dotąd. Pokażcie mi, jakby to wyglądało. Tu jedziemy no, dosyć wysoko, ale fajnie. Nad torami, obok wiatraczków, nad drogą, no pięknie, muszę wam powiedzieć, że nawet ładnie to wygląda. Yy, ale ja bym chyba zrobił jeszcze jedną rzecz, bo po co my tu idziemy na takiej wysokości? Jak tu się nic nie dzieje? Tu możemy już praktycznie iść po ziemi. Tu możemy iść praktycznie po ziemi. Hmm, spróbujmy może stąd gdzieś, tak zacząć to już obniżać. I dokąd do tego miejsca jakoś? Ok, może teraz to jeszcze ładniej, dobrze, czyli nad tą drogą szeroką by to szło troszeczkę wyżej, no i tutaj, a tu będzie lekko wgniecione, czemu nie, yy, czemu by nie, a tu jest troszeczkę wyżej, no wiecie, żeby tam jakieś zwierzątko czy coś mogło sobie przejść pod spodem, yy, dobra, wygładzamy. Wygładzamy w takim razie. Tutaj by trzeba coś takiego zrobić, chociaż hmm, przed wygładzeniem to chyba najpierw trzeba w ogóle wyrównać do tej wysokości, bo równanie stawiając tory metra czy coś takiego, to gra jakby nie, nie uważa, że to jest wyrównane. Trzeba to jeszcze kawałeczek na boku na przykład wyrównać do takiej wysokości, i teraz dopiero jak to się wygładzi, to to ma szansę jakoś ładnie wyglądać, czy nie ma? Pokażcie mi. No tu jest w miarę dobrze. Była jakaś taka lekka skarpa, ale to nie, nie przejmowałbym się tym. Przecież może tak być. Może tak być. Jeszcze te drzewa, które są najbliżej, żeby mi gdzieś tam na tory nie wchodziły, bo to też niebezpieczne będzie tutaj metro szybko jechało jakieś drzewo, na przykład się wywali na tory. Dobrze, także coś takiego. No i co? Mamy tą stację jedną tutaj i teraz jedziemy już pod ziemią. No to akurat z metrem pod ziemią to się bardzo łatwo to robi, bo tak naprawdę nie trzeba za bardzo zwracać na to uwagi. Tutaj mamy końcówkę, tak? Kiedyś z tego, spod rynku, tak, tutaj pod rynkiem jest stacja gdzieś. To pewnie zrobimy linię z rynku po prostu. Z spod rynku poprowadziłem te tory tak, gdyby kiedyś gdzieś jeszcze one miały iść. To znaczy był chyba plan, żeby zrobić metro na to, na to osiedle takie. Także co? Jest! Jest! Kiedy ja to mówiłem? Dawno, dawno temu. Yy, tu jesteśmy na minus 28 metrach, to tak naprawdę nie jest jakoś bardzo ważne. Yy, dojeżdżamy sobie do tego miejsca yy, i tu robimy połączenie, mogę je zrobić jakoś łagodnie, stąd dotąd, Enter. Uuu. Niedobrze. niedobrze, niedobrze. Na wiadukcie zrobiłem, bo miało być pod ziemią. E, Upgrade'ujemy na tunel. To wszystko w takim razie. Wyłączę sobie jeszcze tego moda. Skąd ja to zepsułem? Stąd. Halo, chcę upgrade'ować. E, gdzie to jest? E, gdzie to jest? Tutaj. Tunel, tunel, tunel. Wszystko w tunelu, dobra, tak, tak i tak. Wszystko jest? Okej. Okay. Okej, okay. także udało się. E, udało się, obym rzeki tutaj jakoś nie przyblokował, bo jak się zrobi, metro za wysoko można przyblokować, potem jeszcze jakaś powódź będzie czy coś takiego. E, dobrze, powinno być dobrze. No to co? Przedłużamy linię, nie? <laughs> Przedłużamy linię, e, która dojeżdża na tą stację przy tej strefie koncertowej, tak? E, więc e, przeciągamy sobie to daleko, daleko, daleko. E, przeciągamy, to może ja to przeciągnę od razu na rynek, co wy na to? Tutaj na rynek, tak, tu się będzie kończyła jedna linia i zaczynała druga, no bo chyba nie ma sensu jakoś tego inaczej robić. Niech sobie po prostu się przesiadają. Tu też obok jest jeszcze stacja z inną linią, także przy rynku niech, niech już się przesiadają, gdzie tam chcą jeździć. W miasteczku robimy w takim razie jedną stację i drugą stację. Proszę bardzo, mam nadzieję, że tutaj będziecie szczęśliwi, że taka szybka kolej do Was dotarła podziemna. I robimy stację jedną tutaj i drugą tutaj. Czyli to by oficjalnie kończyło projekt, który rozpocząłem ileś tam odcinków temu, żeby zrobić metro z tego starego miasta, daleko, daleko, daleko. Tak naprawdę to jest metro łączące. Dwa stare miasta. Fajnie. I dotąd też. Super. Super, super. W ogóle wygląda to jakoś fajnie. Tu sobie jedziemy drogą. Tu to jest takie jakieś. No niby wygładzane, tak, no ale dobrze. No a potem jedziemy prosto. Ładnie, ładnie. Ale halo, jedziemy, jedziemy, tak, tak. Przewody, właśnie. Przewody będzie trzeba naprawić. Ważna rzecz. Raz, dwa, to znaczy wiem, no one będą dostarczały prąd mimo wszystko, ale wiecie, niech to jakoś tam realistycznie wygląda, jednak te przewody, jeśli już coś, to będą musiały iść serio tutaj wysoko, porządnie wysoko, albo w ogóle jakoś inaczej, 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 inaczej. Przecież, czy ja je mogę teraz wyburzyć? Wyburzmy je sobie tutaj. One by wcześniej może przeszły na drugą stronę, tam gdzie to jest troszeczkę niższe, czyli tu. Poszłyby do góry gdzieś, póki jeszcze to idzie na w miarę sensownej wysokości. Przechodzimy na drugą stronę i tu możemy już zejść na poziom ziemi i połączyć jedno z drugim nad drogą. Tu jeszcze były jakieś przewody chyba. Tutaj, tak. W tym miejscu jeszcze coś było, ale tu też raczej nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. W jakim jestem dziwnym trybie, że nie mogę przewodów nawet wyburzyć? Yy, tu robimy tak. Yy, do tego miejsca dajemy to troszkę wyżej. Pokażcie mi to, może z tej perspektywy, yy, troszeczkę wyżej, bez przesady, i to łączymy z tym. I teraz, tutaj z góry, jedziemy sobie tam. Yy, jest bezpieczna wysokość? No, raczej jest. Te przewody i tak pewnie by nie były potrzebne, bo ten prąd jakoś tam sobie już przez ziemię przechodzi. Ale wiecie, no, były przewody, yy, oddajemy, żeby to nie było jakoś zniszczone. No to co możecie jeździć dwóch pasażerów na 500. Poczekajmy, poczekajmy, może coś jeszcze z tej linii będzie. Jeszcze jeden drobiazg, który chciałbym dokończyć w tym odcinku, to tu jest taka pusta przestrzeń przy tym projekcie 1, tak? Projekt 1. Tu jest troszeczkę pustej przestrzeni, a myślę, że fajnie byłoby to zagospodarować właśnie jakąś... Aha, bo ja tu w tunelu jestem, dobrze, i pewnie tam te przewody też próbowałem w tunelu budować, czy coś takiego. Czemu ja jestem w widoku elektrycznym? Budując drogi. Nie rozumiem cię, gro. Nie rozumiem cię. Tu gdzieś przy tym zrobiłbym taki wyjazd. Wyjazd bym zrobił gdzieś też w tym miejscu. I teraz dzięki temu modowi ten mod nam pomoże zrobić taką równoległą drogę, gdyby to szybciej troszkę szło. Ok, poczekamy sobie, idealny moment, żeby łapeczkę zostawić, jak jeszcze tego nie robicie. Na ile metrów? Tyle? Czy troszeczkę wcześniej? Tu gdzieś. Gdzieś tutaj. Oczywiście to się z jakiegoś powodu na wiadukcie zrobiło. Wyburzę to. Wyburzę to, żeby móc to podłączyć. Tą drogę dajemy sobie na ziemię. To łączymy teraz prościutko z tym i to łączymy prościutko z tym. Halo kratki. No niestety, ten mod jest fajny, ale też no, pewnych rzeczy nie ogarnia i na przykład nie robi kratek, co nie? Czy tu jest w ogóle jakoś bardzo głośno, jak na strefę mieszkalną? Pokażcie mi to. Uu, troszeczkę jest, troszeczkę jest, ale nie przejmowałbym się tym bardzo. Jest tutaj strefa, fajnie. E, dajmy jeszcze tych samowystarczalnych tu. E, I żeby oni nie musieli mieszkać w tym hałasie, to ja bym mieszkania dał tylko po tej stronie drogi, jak najbliżej rzeki. No może lekki hałas będzie. E, a to byśmy na przykład jakoś biurami zamalowali. Ja bym w takim razie jeszcze dołożył tutaj te biurowce IT. Może to być ciekawa mieszanka, myślę, że tak. Myślę, że to może być ciekawa mieszanka hoteli, biurowców IT i budynków samowystarczalnych. Tu gdzieś, tu myślę, że jeszcze jakieś biurowce przy tej Straży Pożarnej. Yy, tak, 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 tak. tak. No, powinno być. Czy wy tu w ogóle jakąś wodę będziecie mieli? Yy, może być średnio z tym. Raz i dwa, proszę bardzo. Yy, tu coś przedtem widziałem, że jakaś linia krzyczała, że jest problem, ale widzę, że to już yy, minęło. Tak, to było, To był jakiś tymczasowy. Tymczasowy problemik. Dobrze, tak jeszcze szybko patrzę na jakieś linie, ale bez przesady. Z liniami to już raczej jest dobrze. Yy, może jeszcze jakiś parking, co? Na przykład, tutaj, o właśnie, przy tej straży pożarnej, bo nie miałem co tutaj za bardzo dać. Tu już było tak mało miejsca, także straż pożarną byśmy dosunęli na przykład kawałeczek. A tu wtedy może być przy niej troszeczkę miejsca parkingowego. Yy, tu w tym miejscu, tu by teoretycznie jeszcze nawet jakiś biurowiec się zmieścił. No, przecież w takim miejscu każdy centymetr kwadratowy powierzchni jest cenny. Budujcie się, budujcie się, fajnie, fajnie to będzie wyglądało. Tutaj takie biurowce. A obok mieszkanka, hotele. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcineczek. Że, że jakoś to ładnie wyszło. Jeśli tak, no to wiecie, łapeczkę w górę tam jakąś zostawcie, piszcie w komentarzach. Co byście zrobili lepiej, co byście gorzej zrobili? No nie, może nie piszcie, co byście gorzej zrobili, ale coś tam napiszcie. Jak nie wiecie, co napisać, to dajcie po prostu jakąś ulubioną emotkę, tak żeby było więcej komentarzy. Nie wiem, czy to pomoże YouTubeowi, czy tam, no, żeby rozpromować ten filmik. Spróbujcie, spróbujcie, że żeby każdy z Was, kto dotrwał do tego momentu, zostawił komentarz dzisiaj. Dziękuję i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.